Radomiak jest liderem, który awans zapewnił sobie już w minioną sobotę, ale warto wygrać też całą ligę, a to zapewni nawet remis w wyjazdowym meczu z Górnikiem Łęczna. W pierwszej rundzie radomianie nie mieli problemów z tym rywalem, pokonali u siebie zespół z Łęcznej 5-1. Górnik zajmuje miejsce w środku tabeli i nie musi się już martwić o utrzymanie. Mecz ostatniej kolejki w drugiej lidze rozpocznie się w sobotę o godzinie 18:00.